Drodzy Państwo, przed nami grupa teatralna Ta Strona. Zaprezentują oni spektakl pod tytułem Partnerki Twojego Jutra w reżyserii Rafała Paczkowskiego. Scenariusz do spektaklu tego napisali Tomasz Kubis i Rafał Paczkowski. Autorem piosenki użytej w spektaklu jest Adam Paczkowski, a w realizacji spektaklu pomagała dr Anna Wytyl-Wierzgacz. Androidy naprawdę śnią o elektrycznych owcach? Co? Milczycie. No pewnie, że milczycie. Człowiek nie ma nawet z kim pogadać. Ciągle tylko robota i robota. Dzień dobry, pani Kęś. Gdzie pan już wstał? Gdzie tam? Pani śpi. Najlepsze. Dobrze. Należy mu się też odpoczynać. Ale pani z tej pracy. To ja ci powiem, pani. Wykończy go jak amen w pacierzu. Nigdy nie wiesz, kiedy pani jest na chodzie. Ciężko być asystentką niby genialnego wynalazcy. No co cię przy nim trzyma, dziewczyno? Nie narzeka. Pani Heru pokaże, nie narzeka. Dzwonił pan prezes. Wypadł już dzisiaj do nas. Prezes? Łajza ostatnia, nie prezes. Na ludziach to ja się znam. A na Łajzach to już szczególnie. Ładnie mnie. Prezes. Która godzina? O, pani Patrycja. Miło, że pani padła. Dzień dobry, panie Patrycji. Ma pan dzisiaj spotkanie z prezesem. Z Mendą. Nie, prezesem. Z Mendą i z Tusi Grosz. Pan prezes chciałby zapoznać się z postępami w pana pracy. Był bardzo spięty, kiedy dzwonił. Będzie tu niedługo. Nie, no raptus nie prezes. Pewnie. Bądź człowieku gotowy na każde wstrzyknięcie pary. No, to ja idę przygotować pańczowi śniadanie, bo ja tu tak prezentować postępy na pusty żołądek. Idę! A czy ja będę panu teraz do czegoś potrzebna? Tak. Nie. Tak. Nie. Może pani, dziękuję bardzo. Matko Boska. Postępy. Jakie postępy? Przecież na to potrzeba czasu. Ale nic. Jest teraz, że siedził. Gdzie? Jest. Zacznijmy może od ciebie.
co my tu jeszcze ma? No to teraz moja kolej. Jak się dzisiaj czujesz, kochana? Tak. Dobrze. Tak. No tak. Ty jednak nie do końca mi wyszłaś. Tak, tak. Przyniosłam śniadanie. Musi pani być głodny. Nie, nie, nie. Tak. Nie pyskuj mi tu, plastikowa labiryndo. Niech Helena postawi tasę na stół. Tak. Gdzie z tymi łapami? Poszłam stąd, bo cię zdzie! Idę na zakupy. Pani, mam mi to zjeść. Dobrze, dobrze. Dobrze, proszę pana. Bądź! Przez chwilę cicho. Dobrze, proszę pana. Nerki twojego jutra. Tak. Co my tu jeszcze mamy? Może trójeczka i czwóreczka. Odprysz się i rozluźnij mięśnie. Poczęła cię, kretynko. Ja nie mam mięśni. Nie dotykaj mnie tymi plastikowymi łaskami. Tak. Nie do ciebie mówię, idiotko. Dobrze, proszę pani. Za prymitywne drodze, sorry. Tak. Czwóreczka. Pomoże mi się udać. Nie samodzielny szowinista. Jaki zestaw odprawić sprawę? Przyjemność. Zestaw numer 7. Tak. Dobrze, proszę pana. Zamknij się. Sam przekonam. Mamy tu najnowsze egzemplarze. Android romantyczno-erotyczny. Android edukacyjno-naukowy. Android sportowo-treningowy. I asertywny. A ten pierwszy jaki był? Erotyczny. I romantyczny.
Niech się pan sam czeka. Misiacz? Kurczę, odkreście po klacie. Przecież jest jakaś nimfomanka. Pan prezes ma rację. Panie doktorze, skasujmy ten model. Sama się skasuj, lisiczko. Być może nie jest to idealny model, ale nic nie będziemy kasować. Wszystko da się naprawić. No dobra, a te pozostałe modele? Android edukacyjno-naukowy. Proszę zaprezentować. Dzień dobry. Good morning. Konnichiwa. Buongiorno. Здравствуйте. Bonjour. Wybierz język. Polski, proszę. Pozwól, że się przedstawię. Jestem androidem zbudowanym z silikonu i stopniu nitrowo-polimerowego. Pełnię funkcję edukacyjną. Monitoruję środowisko. Badam IQ. Obiekt. Patrycja Kowalska. Skanuję. Skanuję. IQ 137. Podwyższona temperatura, przyspieszony puls, rozszerzone źrenice. Obiekt doświadcza silnych emocji w odpowiedzi na niezidentyfikowane. Przepraszam, ale nie wiem, o czym mówisz. Kłamstwo. Ukrywacz pan wykrył niezgodność z przekonaniem obiektu. I co, i ona tak to wszystko zdanie potrafi znieść? A co o mnie powiesz? Obiekt Bogdan Pawłowski. Skanuję. Skanuję. Zawartość alkoholu we krwi. Ostatni kontakt ze środkami higieny osobistej 2 dni temu. Śmiesz. Grzybica Hakfin, IQ 67, 70. Adresy 3 aktywnych... Stop! I na to moje pieniądze? Niech pan to zdezintegruje, czy co? Panie prezesie, model wymaga tylko lekkiej kalibracji. Lekkiej? Pana mózg wymaga kalibracji i to wcale nie takiej lekkiej. Nie tworzymy androidów dla Mossadu. Naszym potencjalnym klientem jest zwykły mężczyzna. Proszę się nie niepokoić, mam jeszcze 2 wspaniałe modele, które na pewno pana zadowolą. Androidy sportowo-treningowe i asertywne. Do bombek! I dajemy czadu! 1, 2, 3! Przecież jak to kolega wyhodował sobie nieco za obfity. Raz, dwa! Jezus Maria, wy chcecie mnie wygonić! Wyłącz to pan na ich głos. Han i prostak. Która kołek już pan to felka. Słucham? Model ten ma funkcję treningu psychologicznego. Proszę się nie zgodzić z formowanymi przez model wypowiedziami i ćwiczyć w ten sposób swoją asertywność. Ten prostak powinien raczej ćwiczyć mięśnie. Dokładnie. Do bombek i raz, dwa! To już jest jakiś skandal. To mają być partnerki twojego jutra, chyba dla masochistów. Pan nie rozumie idei naszego projektu. Chcemy stworzyć idealną partnerkę z androida dla przeciętnego mężczyzny. No taką uniwersalną, no to tańca do żrańca, no do łóżka. No. Taką schludną, pracowitą, żeby zagadać, że ten człowiek mógł. No to panie, to ma się sprzedawać, to potrzeba balansu. A pan w ekstrema jakoś idzie, no ta bije, ta obraża, ta przytula, a tamta może stuje. Z żadną z nich nie wytrzymałbym nawet godzinę, a pan chce z nich zrobić partnerki na całe życie, no. Daję panu, no, miesiąc panu daję. Daję panu miesiąc do zrobienia idealnego modelu. Inaczej zrywam kontakt, żegnam. Odprowadzę pana. Znam drogę do wyjścia. Super. Święta prawda. Miesiąc? Jak to miesiąc? Przecież no to potrzeba ze 2 lata, a nie miesiąc. Nie uda ci się, bo jesteś błędny. I nie obrażam, ja stwierdzam fakt. Jakbyś poćwiczył, to jakiś pomysł padł do głowy. Siłownia, pilates. Bóg stanie. Niech pani czko wyłączy.
niewykonalne. Jak pana wierzę? Skąd ma wiedzieć, jak stworzyć perfekcyjną partnerkę, skoro sam nigdy nie miałem do czynienia z kobietą ideą? Muszę to robić metodą prób i błędów i wychodzą mi takie dziwadła. No a te dwa modele, których pan nie dokończył, te najbardziej zaawansowane. To nie do rupi. Jedna nie ma much, a druga to praktycznie sama głowa. No ale niech pan ją uruchomi, zobaczymy co potrafią. Hasta la vista, baby. Miesiąc. Patrycjo, chwila prawdy. Pracowaliśmy nad tymi modelami 4 tygodnie, a jutro przychodzi prezes z wizytacją. Zaraz się okaże, że ktoś z tego wyjdzie. Na pewno wszystko będzie dobrze. Jest pan genialnym wynalazcą wyżej. I uruchamiamy. Dobry wieczór państwu. Niezmiernie nam miło, że odwiedzają nas tak znakomici goście. Co za czarująca grupa. O, jakże uroczy pan zasiada tu z przodu. Jaka klasa! Jakie mięśnie! Pan to chyba dużo trenuje, co? Czy mogłabym panu podać drinka? W jakich alkoholach pan gustuje? Czy podać whisky z lodem? Chciałabym zaznaczyć, że moim powołaniem jest zostać idealną partnerką. Tak, a czyją partnerką chciałabyś zostać? Kto ze zgromadzonych najbardziej przykuł twoją uwagę? Wybór jest bardzo trudny, bo otaczają nas tu sami idealni mężczyźni. Sami przystojniacy. Wyłącznie samce alfa. Alfa zaprawa. Wzroku nie można oderwać. Czy życzą sobie panowie porozmawiać o literaturze, sztuce czy malarstwie? Czy może o technologii, wojnie czy sytuacji geopolitycznej na świecie? Są elokwentne i obyte. A powiedzcie, jakie są wasze ulubione tematy konwersacji? Takie, które sprawiają przyjemność mojemu partnerowi. Nie wyspałem! Czy możecie panu Edwardowi zapewnić trochę rozrywki? Oczywiście! Hakuna Matata, jak cudownie to brzmi. Hakuna Matata, to nie byle bzik. Już się nie martw! Aż do końca swych dni naucz się tych dwóch radosnych słów. Hakuna Matata. Doskonale! Doskonale. Prześwietnie wy... Trzeba by jeszcze sprawdzić ich inteligencję. Niech pani zada im jakieś pytanie. Mężczyzna kupił auto za 100 tysięcy dolarów, ale nie wydał na nie ani grosza. Jak tego dokonał? Mężczyzna kupił? To na pewno był bardzo przystojny mężczyzna. Nie wydał ani grosza. Nie zapłacił ani... Nie zapłacił ani... Hasta la vista, baby. I'll be back. O nie. Zepsuła mi pani moje androidy! Ale tak to, jakby go chciała! Nastąpiło przeciążenie i cały misterny plan... Jestem skończony jako naukowiec, nigdy nie podpiszę już kontraktu! A gdybym tylko mogła
I jak mi pani pomoże? Co, może mam panią zaprezentować jutro jako androida, no? Panią jako... Pani Patrycja, jest pani genialna! Będzie pani androida. Będziemy w końcu mieli idealnego androida. Pani tu poczeka. Ale jak to ja androidem, no przecież prezes mnie zna. No zorientuję się, to ściema. Helena, tak panią charakteryzuje, że będzie pani nie do poznania. Widzimy się jutro. Myślisz, Basy?
ale śpiewasz cienko. Ty, który szukasz idei, a znajdujesz instrukcję. Ty, który umywasz ręce, a masz zmytą głowę. Ty, który tyjesz, ale coraz mniej ważysz. Ty, który umiesz pisać, a boisz się podpisać. Ty, który w obliczu jesteś bez oblicza. Ty, który uśmiechasz się, tylko gdy myjesz zęby. Ty, który mądrze myślisz, lecz głupio robisz. Ty, który intonuje zawsze, a tak zapomnij. Ty, który chcąc się wyprostować, zatopisz na sufit. Ty, który wyprzedzasz wszystkich, ale tylko na ciągły. Ty, który jesteś wirtuozem, ale tylko w grze na moich uczuciach. Ty, który miewasz dzieci, będąc impotentem. Ty, który jesteś, ale tylko sprawuj mego miejsca. Ty, który mnie kochasz, ale tylko oczami. Luli, luli, lulasz, pozwól się nam. No, panie Cichu, to są te... Panie Cichu! No, to są te elektryczne lale. Trzeba je stąd wynieść, zanim pojawi się ten prezes i umieścić w składziku piwnicy. Zrozumiano, szybowo. Wynieś manekin do piwnicy. Zrobi się, będzie pani zadowolona. Tylko szybko, panie Cichu, na jednej nodze, bo tu trzeba miejsce na prezentację przygotować. Zrobi się, zrobi, pani Helu, szefowo, na ukupanie. No, to ja zostawiam pana i idę przygotować panieczowi jajko na miękko. Odpręż się i rozluźnij mięśnie. Że co? Odprężamy się, myślimy o czymś miłym, rozluźniamy się. O, ale fajnie. O, trochę bardziej na środku pamiętam. O, nie przestawaj, Marika. Człowiekowi należy się. Tak relaks. Oczywiście, proszę pana. O, a ty jesteś mądra. Tak. A powiedzcie mi, Zuciutkie, czy ja się wam podoba? Oczywiście, proszę pana. Obieg z Cichu. Skanuję. Skanuję. IQ 33. Wykształcenie niepełne podstawowe. Liczne poalkoholowe ubytki w wątrobie. Pozostałości denaturatu w osoczu krwi. Niepofałdowana kora przedczołowa. Że co? Że jestem debilem? Proszę się odpręszać i rozluźnić mięśnie. Gdzieś przystojniaku, jestem to dziś wolny. Tak. No co, dasz się odnieść, ale ty nieśmiało pochwil. To takie sobie robociki nasz wynalazł, tak genialny konstruent. Proszę, proszę. I czego się mistrzysz do tego samca? Przecież to trudno rybę. Troglodyta, inaczej jaskiniowiec. Człowiek nieokrzesany, prymitywny, nie umiejący się zachować w towarzystwie. Dawniej troglodytą nazywany był gatunek goryla. Nie obrażajmy goryli! Tak. Troglodyci byli silni i muskularni, a ten tłumacz zamiast mięśni splaczał jak krowi cytek podejmie. Do bomby! Tak. Mam tego dosyć! Oczywiście, proszę. Co ci się wyrabia, panie Cichu? Czy ktoś może powiedzieć mi, co się tutaj dzieje? Co? Bo ona mnie tam jakoś i już jestem niepowodowany. Pan jesteś. Pan jesteś debil. Idiota. Panie Cichu, wynocha mi stąd. Waszą bomb. Hasta la vista, baby. Wy też. Poszły stąd. Chodzący złom, plastikowy szmyt, nie nadaje ci się nawet do recyklingu. Wynocha! Jasne, jasne. Oczywiście, proszę pana. Heleno, wszystko gotowe? Prezes jest pedantem.
prezes jest palatem, paniczu. Gdzie ta Patrycja? Spójrz na siebie, wszystkie papy. Przecież ona nie może tak po prostu sobie tutaj wejść. Jest androidem. Dzień dobry, pani do kogo? Pani człowiek bardziej do papy przecież. O matko boska! Wyglądasz... Przepraszam, może się dodawam strój. Nie. Wyglądasz zjawiskowo. No i widzi pani, tutaj taka śliczna dziewczyna, a pani tylko tymi androidami się zajmuje. Pani Patrycja, niech pani sobie tutaj stanie. O, w tym miejscu rzęby jest pani wyłączona. I na mój znak zacznie pani się poruszać i rozmawiać. No, to jestem. A dzień dobry, to gdzie? No, zaraz się okaże, czy taki dobry. Widzę, że pozbył się po tego całego bezużytecznego złomu. Szczerze, jestem bardzo ciekawy rezultatu pańskiej pracy. Nie będzie pan zawiedziony. Mamy idealnego androida. Jest piękna, inteligentna i elokwentna. Partnerka twojego jutra w każdym salu. No, no widzę, że piękna. Jeszcze się tak czerwienie, jak pan ją tak chwali. Bo to bardzo zaawansowana technologia i uruchamia się ją też głosem właśnie. Project number 11. Power on. Co mi o sobie powiesz? Wszystko, co powinieneś o mnie wiedzieć, to, że jestem partnerką twojego jutra. No, dobrze, że partnerką, ale czy umiałabyś na przykład zrobić drinka? Oczywiście, panie profesor. Co pan sobie życzy? Martini i troszeczkę soku pomarańczowego. Doskonale. Naprawdę nie trzeba. Patty, jesteś cudowna. Patty? Tak ma na imię. Piękne. Ale czy ja ciebie skądś przypadkiem nie koja... O, mordę jedna! To przecież jest twoja asystentka! Co to ma? Jak ona? Patrycja Kowalska? Co to ma być? To ma być ten android? Panie prezesie, ja wszystko panu wytłumaczę. Masz mnie za skończonego idiotę. To ma być ten model, który ma sprzedawać? Pan chce mnie wciągnąć?
handel żywym towarem. On jest kosztowny przestępca, oszust i kretyn. Panie prezesie. Nie chcę mieć z tobą nic wspólnego. Żadnych więcej genialnych naukowców, androidów. Tyle pieniędzy zatopiłem w twoich grządkach. Panie prezesie, no. Panie Edwardzie, tak mi przykro. Patrycja, to nie twoja wina. To ja zaliczyłam wpadkę. No ale no, klęska na całej linii. Cały projekt przepadł. Nie chodzi tu o projekt, tylko marzenie. Żeby spełnić marzenie innych mężczyzn. Chciałem, żeby każdy miał szansę na idealny związek. Każdy? Kobiety też? Jasne, że tak. Następną fazą projektu byłoby stworzenie partnerki idealnej. Skupiłem się na androidach kobiet, bo to wydawało mi się łatwiejsze. Myślałem, że wiem, jakich partnerek są mężczyźni. Myślałem. No, ja to bym nie chciała takiego partnera idealnego. Jak to? No wtedy wszystko byłoby do przewidzenia. No, taki partner zawsze zachowałby się tak samo. Zaparzyłby mi ulubioną kawę, przytulał i pocieszał, ale nie dlatego, że mnie kocha, tylko dlatego, że jest idealny. To jest strasznie nudne. Tak sądzisz? Bo widzisz, Patrycja, ja chyba nie do końca znam się na tych sprawach. Jak pan sobie wyobraża taką partnerkę ideal? Ja. Nigdy się nad tym nie zastanawiałem. Skupiłem się na tym, czego chciałbym. Przeciętny facet. Idealna partnerka dla mnie. Na pewno delikatna. Wrażliwa i empatyczna. Piękna. Długie, ciemne włosy. I żeby mnie wspierała... Paniczu! Przecież panicz opisuje nam tutaj Patrycję. Opisuje? Tak, opisuje Patrycję. No i o to chodzi. Co ja mam panicza uczyć, jak się rozmawia z kobietami? Ale czy Patrycja chciałaby kogoś takiego jak ja? Jestem głęboko nieidealny. Zapraszam na scenę wszystkich artystów dzisiejszego wieczora.